Polacy chcą wyższych podatków dla bogatszych. Czy to skutek wieloletnich katolicko-komunistycznych rządów w Polsce? Czy wyższe podatki dla bogatych są sprawiedliwe? A dzisiaj porozmawiamy także o chińskim śladzie w nowym pisowskim projekcie, czyli 70-metrowych domków z płaskim dachem bez pozwolenia. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie, temat taki socjalistyczny, taki katolicki. Katolicki to może... bardziej, ale... bym powiedział, sięgający kieszeni każdego Polaka. Czy źli bogaci rzeczywiście są źli? Czy powinni płacić więcej, czy dużo więcej? Bo w rzeczywistości to przecież oni więcej płacą. Jeżeli podatki są procentowe, to i tak ten, co więcej zarabia, to się więcej nazywa płaci. Karanie ludzi za pracę. Bo im więcej pracujesz, zakładamy, że pracujesz mądrze, czyli zarabiasz coraz więcej, no to coraz większą daninę państwu odprowadzasz. I to państwo nie daje ci nic w zamian. Zwykle to powinna być jakaś transakcja wiązana, nie? Czyli dajesz państwu więcej, no to i państwo powinno dać ci coś więcej w zamian. Tu nie ma żadnej transakcji wiązania, wiązanej, chyba że powiemy, że płacisz więcej, a państwo łoi cię jeszcze więcej. No to w tym sensie jest często związek. Często jest też tak, że ci bogaci ludzie mniej dostają, mniej korzystają z pomocy państwowej, na przykład z służby zdrowia, to płacą zwykle już prywatnie, tak, obok systemu. A mają teraz więcej płacić. No ale okazuje się, według badania, o tym pisze many.pl, według badania UCE Research, Polacy popierają wyższe podatki dla bogatszych. Pytanie w badaniu brzmiało: Polski Ład zakłada podwyżki podatków dla najlepiej zarabiających Polaków, to jest powyżej 10 tysięcy złotych na etacie, a także obniżki dla najsłabiej zarabiających. Jak oceniasz te propozycje Prawa i Sprawiedliwości? No i na tak podstawione pytanie zdecydowanie pozytywnie, czyli że popieram, odpowiedziało 24,3% osób, raczej pozytywnie 32,3% badanych, czyli w sumie pozytywnie to jest 56,6%. Zdecydowanie negatywnie odpowiedziało 13,8%, raczej negatywnie 12,3%, czyli na minus 26,1%. Zdania nie ma natomiast 17,3% Polaków. Też jest analiza jakby jakościowa, składowa. Czym starsi ludzie, tym bardziej popierają ten nowy ład, czyli że bogaci powinni płacić więcej, czy ci młodsi, to mniej to popierają, są bardziej przeciw. Też jest też związek z wykształceniem, czym ludzie mniej wykształceni, tym bardziej popierają, wyżej ten odsetek popierania tych podatków dla bogatych jest wyższy. No i tak samo jeśli chodzi o miasta, miasteczka, to właśnie małe miasteczka, tam jest najwyższe poparcie, w dużych miastach jest mniej, czyli to się mniej więcej pokrywa, tak jak często analizujemy właśnie wybory, elektorat pisowski. Czyli widzicie, to się że pokrywa. Tu jacyś ci demiurgowie Jarosława Kaczyńskiego mu podpowiadają te rozwiązania. O rozwiązaniach chińskich i podpowiedziach z ambasady chińskiej, to powiemy jeszcze przy okazji płaskich dachów i małych domków. Także ci demiurgowie patrzą, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość, i tym, że tak powiem, starają się puścić oko. Zobaczcie, że w sądach była bardzo podobna sytuacja. Przecież w sądach pracują i policjanci jako
obsługa i różni pracownicy cywilni. No, na sali rozpraw te główne trzy siły to adwokat, prokurator i sędzia. I zobaczcie, że tam policjantów objęto szczepieniem w tej pierwszej takiej już fazie otwartej dla różnych służb. Prokuratorów objęto, a już na przykład sędziów, którzy nie za bardzo tak są z władzą, to już wręcz złośliwie, no bo ileż to jest szczepionek na całą Polskę, no to jest jakaś marginalna sprawa. Złośliwie sędziów wyłączono z tej grupy uprzywilejowanej w szczepieniach tam gdzieś w lutym, zdaje się, czy w marcu. Także Prawo i Sprawiedliwość nie prowadzi polityki takiej, żeby to było sprawiedliwe, zgodne z prawem, żeby to było dobre dla całego narodu i tak dalej. Tylko myśli, kto nas zagłosuje, a kto jest naszym wrogiem. No i tam puszcza oczka, jakieś daje bonusiki, ochłapy z pańskiego stołu tym, którzy potencjalnie zagłosują na tą komunistyczną, katolicko-komunistyczną partię, a tym, którzy krytykują, czy tak nie śpieszą się z poparciem i nie krzyczą głośno Jarosław tam żyj wiecznie i prowadź nas tam i niech żyje nam Wołodia Ilicz, czy coś takiego, no tych się tępi na różne sposoby. To jest widać, no, taka bardzo podła metoda zarządzania. Podła metoda zarządzania państwem. Dlaczego to się Polakom podoba? Jak myślisz, czy to chodzi o zawiść, że temu bogatemu to trzeba się dobrać? Tutaj też no, nie chodzi o jakichś strasznie bogatych, no bo tu nie mówimy o jakichś Obajtkach przecież, tylko na Zachodzie to by byli ludzie średnio zarabiający. Oj, chyba nawet. Albo może nawet przecież tam przeciętnie, tak? Zasiłki są gdzieś na poziomie 1000 euro, a tu mówimy o 2000. No, mówimy o dwóch, czyli euro. Czyli to wiecie, dwa razy zasiłek mniej więcej to jeszcze nie jest jakaś, wiecie, tu o bogactwie w ogóle nie należy mówić. Ale dlaczego to się tu Polakom może podoba? Tu może gdzieś od tego progu 2000 euro zaczyna się samodzielność socjalna. To znaczy, że już człowiek nie patrzy na to, co mu państwo da tutaj jakieś 500+, tu jakąś ulgę na wczasy pod gruszą, tu ulgę na bilet kolejowy czy do parku i tak dalej. Na zbiornik retencyjny na działeczce. Że ciągle taki człowiek, który mniej zarabia, no to szuka tego dodatkowego jakiegoś źródła, powiedzmy, przychodu w ulgach czy datkach państwowych. A gdzieś powiedzmy powyżej tych 2000 euro, no zaczyna już go być stać na załatwienie swoich potrzeb, na obsłużenie swojej rodziny, to już nie bardzo. No ale już jak dwoje zarabia w podobnym tym, no to już i nawet rodzina z kilkorgiem dzieci ma się naprawdę dość dobrze i nie musi patrzeć na pomoc państwa, czyli nie będzie głosowała na PiS. I tu jest widz pogrzebany. Ale mówisz o PiSie, no ale porozmawiajmy o Polakach. Dlaczego Polakom no się tak, to jest smutna, podoba? Smutna, że rzeczywiście ludzie no, popierają to, że bogatsi powinni płacić wyższe podatki. Czyli to już mówimy, no bo w rzeczywistości teraz też, czym ktoś więcej zarabia, jeśli podatek jest procentowo od dochodu, no to zarabiasz więcej, płacisz więcej, tak? Tylko tu chodzi o to, żeby to jest podatek tak zwany dochodowy, żeby podnieść te progi podatkowe, znaczy podnieść kwoty, procenty podatkowe, żeby jeszcze więcej bogatych płacili. Tu jeszcze takie uściślenie, że co by było podatkiem sprawiedliwym? No podatek kwotowy. No, na przykład państwo każdemu człowiekowi daje, powiedzmy, dostęp do sądów, ochronę policji i ochronę wojska, nie? To kosztuje ileś tam miliardów w skali narodu, no tyle mamy tam ludzi dorosłych, dzielimy tę kwotę na każdego, no to każdy płaci równo, bo każdemu życie jest chronione. Mówię o, że tak powiem, teoretycznym modelu, nie żeby tam, wiecie, tu. Ale być może wtedy na przykład tych najboższych nie byłoby stać na opłacenie takich podatków. No to właśnie dlatego, po pierwsze, trzeba dbać o dobrobyt państwa, żeby wszyscy zarabiali godnie, nie? Żeby wszyscy mieli, może, bo jak powiem, żeby wszyscy zarabiali godnie, to jeszcze wyjdzie nam socjalizm, ale chodzi o to, żeby mieli możliwość zarobku bez łupienia ich. Dlatego na przykład w państwach całego świata zachodniego jest w ogóle kwota wolna od podatku dla tych, o których mówisz, żeby bardzo oni... Bardzo wysoka. Żeby, ale teraz PiS mówi, żeby oni się, taka kwota. No, ale zobaczcie, ile lat już PiS rządzi? No, 5, 6. Ile mówi o obniżce tej kwoty wolnej od podatku? Podwyżce kwoty wolnej od podatku, czyli o obniżeniu podatku dla najuboższych Polaków. Oni twierdzą ci przerwę, że oni już podwyższyli tą kwotę do 8 tysięcy, tam z 3 skakiem. No ale już wiesz, jak to jest. No. Że jak tam zarabiasz to 8 tysięcy,
w skali roku, no to wtedy masz tą kwotę. Jak zarabiasz już tak powiedzmy te 1000-1200 zł miesięcznie, no to masz dalej 3000. Kwoty wolnej od podatku. Ale podnieśliśmy do 8. Ale kto zrobił doktorat na tym, żeby to taki system opracować, że mówią... Miliony dostał za taki projekt. No tak, to jest ciekawsza sprawa. Tam chyba jest taki młodzik z Lublina, jak on się nazywa? Patkowski. To taki przydupas Morawieckiego. On tam teczkę z nim nosił w czasie wyborów. Że marzeniem Polaka jest 4000. I oni to marzenie spełnią. Ale nie wiem, czy widziałeś, wczoraj czytałem, że teraz ma być nowa łatka do tego nowego ładu. Nie, ja tych wzór nie czytam już. Bo wiesz, ci, co zarabiają właśnie tam chyba 5 tam było, nie wiem, 5 z hakiem brutto, czyli to jest 4 coś na rękę, to oni straciliby na tym nowym ładzie. Czyli teraz to ma być nowa łatka. Nowy ład z nową łatką. Zyskać na tym nowym ładzie. I wyprodukujemy nowy dziad. No to ja już to mówiłem. To jest program PiSu. Ale dlaczego wróćmy... mówisz, że te podatki, że każdy by płacił tyle samo, nie wiem, tam po 1000 zł, czy po ileś, powiedzmy, tak? Że to jest coś sprawiedliwego. No co z jakimiś wielkimi korporacjami, firmami? A tutaj, czy one nie powinny płacić więcej? Mówiliśmy o podatku od życia. To od dusz, jak to kiedyś mówiło się, nie? A teraz jeszcze mówisz o podatku od dymu, nie? Tak zwane podymne było jeszcze. Czyli o pewnym podatku od nieruchomości. Bo państwo chroni dwie rzeczy, można powiedzieć. Życie ludzkie, nie? I majętność ludzką. A to Kościół ile by musiał płacić, jakby od nieruchomości było? No już to jak ma tyle, no to już trzeba chronić, trzeba płacić. Ale jest podatek od nieruchomości cały czas. No jest, ale on jest jednym ze śladowych podatków. I jeszcze, żebyście państwo nie myśleli, że my jesteśmy za tym, żeby podnieść podatek od nieruchomości w bieżącym systemie złodziejstwa komunistyczno-katolickiego, nie? Absolutnie nie, tylko że jeśli patrzeć na tę umowę obywatel-państwo, to dwa podatki wydają się sprawiedliwe. Pierwszy za ochronę życia człowieka, nie? Tam jego, wiecie, prawa do wolności, prawa do mówienia po polsku, żeby tam mu nikt nie kradł i różne takie rzeczy, nie? Policja, czyli policja wojsko, tego tak? I tak dalej, żeby go ruski żadny tam nie gwałcił gdzieś tu naszych kobiet, czy jakiś Giermaniec, żeby nas pod ścianę nie rozstrzeliwał, no to wojsko powiedzmy, że jest potrzebne, nie? I za to każdy obywatel powinien ciężar ponosić, no bo skądś państwo musi brać pieniądze. Drugi obszar podatków to jest ochrona własności. Własności, nie? Czyli każdy z nas ma, i tu już będą różne te podatki. O ile życie nasze jest tak samo chronione i tu ta część podatku powinna być równa dla każdego Polaka, o tyle własność, no to powinna być od wartości, no bo jak masz... Czyli co, każdy powinien składać oświadczenie majątkowe, tak? I od to tego się jakoś tak się no, ale załatwia. To są, to niekiedy co mówisz, są to jakieś jest, ryczałty. To jest jakiś taki, no, troszkę futurystyczny projekt. Ja wiem, większości ja krajów, wiem. No, ale... no jednak gdzieś ten podatek dochodowy, czyli tak, czym więcej zarabiasz, więcej warto płacisz. Warto tylko przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych on się pojawił dopiero gdzieś na początku, zdaje się, XX wieku, 1900 któryś tam rok. To sobie tam w Wikipedii sprawdźcie. Na samym początku, nie wiem, 911 czy jakoś tak. Wcześniej się Stany utrzymywały z celu, a zobaczcie, takich rzeczy. Zobaczcie, jak Stany Zjednoczone się rozwijały. XIX wiek, to właśnie wtedy one przegoniły, można powiedzieć, wszystkie inne gospodarki światowe, także gospodarkę brytyjską i już praktycznie do I wojny światowej wchodziły już jako mocarstwo, a wcześniej to była taka, no mimo wszystko gdzieś jakaś prowincjonalna kraina. Także zobaczcie, jak właśnie ten model podatkowy, o którym mówię, że nie było podatku dochodowego, że nie byłeś karany za to, że pracujesz i więcej zarabiasz, że bierzesz nadgodziny, no to więcej zapłacisz podatku. No rozumiecie, że człowiek poświęca życie... A dlaczego to jest... Życie, kończę zdanie, żeby to każdy sobie zrozumiał, nie? Ktoś pracuje 8 godzin i tam zarabia 4000, a ktoś bierze jeszcze nadgodziny, poświęca sobotę, czy w niedzielę pracuje kosztem swojego zdrowia, kosztem swojej rodziny, zarabia trochę więcej, nie? Tam powiedzmy 6, no to państwo go łupi, można powiedzieć o 50% i jeszcze mu później jak przekroczy jakiś próg, no to jeszcze go złupi wyższym procentem tego podatku, czyli absolutnie w tym państwie, w tym takiej bardaszce... 513 z tego, co ja tu widzę. No tak, właśnie tak tuż przed I wojną światową wprowadzili w każdym bądź razie, no
to jeszcze, tylko że to, wiecie, to był jakiś skromniutki taki podatek, tak mały, że tam nawet nikt nie zauważył. No ale później, wiecie, to jest metoda gotowania żaby. Najpierw zgodzimy się na malutki, później troszkę większiutki. Najpierw no, a procent potem... od dochodu, ale ile? Jacyś tam... Dwa? Z tego, co tu widzę, od dochodu na rok powyżej 3000 dolarów i 4 osoby w związku małżeńskim 1%, a powyżej 5000 dolarów płacili 6% podatku. No to widzicie, a że... my płacimy że... 20% podatku to tak, najbidniej, tylko dochodowego. Najbidniej, jak już przekroczysz te zarobki na 2000 euro, to już tam nie, zaraz to później, interesuje. To już później będziesz miał tam tych, ja już nawet nie patrzę na to, bo to strach patrzy. Najwyżej chyba ze 40%. Ale, czyli pokazaliśmy, no co jest sprawiedliwe i oczywiście taki mniej więcej model jest przedstawiony w Biblii, tu pamiętajmy. Ale dlaczego to nie jest tak, że ci, którzy powinni mają więcej, to powinni się jakoś bardziej dokładać do tego dobra społecznego, jakim jest naród, do... Nie, no to powiedziałem, że w tym... Więcej płacić. W tym podatku od nieruchomości byłby zawarty ten postulat, o którym mówisz, bo jak oni mają więcej, powiedzmy, budynków, czy więcej jakichś tam złota w swoich skarbcach i tak dalej, no to wiadomo, że będą bardziej narażeni na jakieś ataki. Ale teraz ataki. Na przykład ludzie, nie wiem, bitcoinami handlują, no nie mają budynków. Kończę zdanie. I wtedy policja musi bardziej ich chronić i tak dalej, i tak dalej, no to oni więcej ułożą na państwo. Czyli nawet w tym sprawiedliwym systemie ten postulat, że bogaci płacą więcej na państwo, jest spełniony, tylko nie z powodu pracy, bo najgorsze jest opodatkowanie właśnie pracy, czyli dorabiania się, bo zobaczcie, że ten podatek uderza w najbiedniejszych lub w takich dorabiających się, tą początkującą, taką jeszcze zubożałą klasę półśrednią, o tak, muszośrednią, o tak, jeśli bym gdzieś z boksu miał wziąć porównanie, czy piórkowo-średnią, czy papierowo-średnią, no jakoś tak, nie? Słomkowo, no, to już sobie staw właściwe, wie? Ten podatek od pracy, właśnie od dochodu, czyli od pracy, nie? Tak... Tu pewne uproszczenie, że dochód i praca to się zazębiają bardzo mocno. On właśnie w tych ludzi uderza. Nie? Tu jest bardzo znany przykład pana Kluski, który no, tam Optimus zbudował świetną firmę i tak dalej. Później go zaczęli ubecy rządowi dręczyć. Znaczy oni już wtedy nie byli ubecy, tylko już wtedy się nazywali inaczej, ale... Początek lat 2000. Ale mentalność ta sama. Powiedzieli, jak nie będziesz teraz płacił haraczu na naszą służbę jakąś tam specjalną, to cię zniszczymy. No to i zaczęli mu samochody, zaczęli wojska, go niszczyć, do proces mu zrobili, do więzienia go wsadzili, prokurator poleciał z oskarżeniami, także zobaczcie, że tu się niewiele zmieniło. I najciekawsze w tym wszystkim jest, on już stwierdził, że w tym systemie katokomuny nie da się prowadzić biznesu uczciwemu człowiekowi. Sprzedał całą tę firmę i przeniósł się na wieś, tam w okolice Krynicy. Ciekawe, jesteś hodować. Właśnie, czekaj, no czego mi zabierasz? Proszę, proszę. Moją historię. Myślałem, że ja przejdziesz do tych serów. Aż nie, do serów ja w ogóle nie będę przechodził, tylko powiem, że stwierdził, że pójdzie na wieś i tam będzie próbował jakoś uciec od systemu, tam chciał nawet paliwa, biopaliwa robić, no nie pozwolili i tak dalej, ale wróćmy do tego, jak on sprzedał właśnie swój Optimus. Majątek. Optimus, tam chyba 20 64 milionów. 64 miliony dolarów miał zysku. Tak. I 20 milionów chyba podatku złotych miał z tego jakoś. Czyli on dostał umowę, według której prawdę zero, powiedział, tak dalej. Że może nie zapłacić podatku. On myślał, że gdzieś tyle tego podatku... 26 chyba milionów no właśnie, złotych. Właśnie. Czy dolarów. Dolarów. Tak mu wyszło, że tyle tego podatku będzie musiał zapłacić. No przygotowuje się, no dobra, no tyle sprzedam, tyle mi zostanie, tu se kupię to, tamtoś mam to, tam gospodarstwo, czy taką, a tyle zapłacę na podatek. A tu ząg. Od tej transakcji podatek wynosi zero. To nawet to było tak, że jemu zero. Powiedzieli prawnicy, że będzie zero, no to on nie dowierzał. Nie, no, ale wysłał tak, no to dlatego zapytanie czekaj, do nowego właśnie sądu, czekaj, do urzędu no, znowu skarbowego. Znowu mi... I oni rzeczywiście potwierdzili, że podatek się nie należy. Mi no. Spoilerujesz. No to on się przeraził, bo on miał takie obywatelskie poczucie, że no Bóg dał mu takie błogosławieństwo, dorobił się ogromnej fortuny. To był handler komputerami w początkowym okresie popularności tego sprzętu. No to on chce państwu polskiemu zapłacić podatek. I wyobraźcie sobie, że on na swój koszt wynajął prawników, żeby obmyślili sposób,
jak on ma ten podatek zapłacić. A żeby zmienili umowę. Czyli widać, że państwo to katolicko-komunistyczne, zaprojektowane przez Jaruzelskiego, Kiszczaka i katolickich biskupów przy okrągłym stole, dla zwykłego Nowaka czy Kowalskiego dała, można powiedzieć, mordercze podatki od samego początku, składki zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i tak dalej, a dla ludzi, którzy się wybili, którzy weszli w system oligarchii, było to zarezerwowane dla katolicko-komunistycznych biznesmenów tylko. Pan Kluska, że tak powiem, przebił troszkę sufit i dlatego te służby specjalne go chciały zgnoić i kazać mu płacić. Wcześniej to tylko nomenklaturowi biznesmeni wchodzili w ten pułap zarobków i tu już państwo polskie przygotowało formułkę, a od tych zarobków w milionach dolarów liczonych już podatku się nie płaci. Ha, ha. I zobaczcie, czym to się różni. Zobaczcie, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość hoduje różnych Obajtków, Jagiełłów. Jagiełło tam Jagiełło, 10 lat, Zbigniew Jagiełło, 10 milionów. W zeszłym roku liczyliśmy, że to 1 876 tysięcy złotych brutto dostał. Tak, no ja tam mówiłem, ile zwykły Polak by na to miesięcznie musiał... Miesięcznie to jest, bo to miliony, to tak może ludzie nie osta, to jest 156 tysięcy złotych miesięcznie. To mało kto tyle rocznie zarabia. Tak, no to... 29 średnich krajowych pensji dostał. Tam jako, możemy pokazać, że państwu, na tę kwotę to Polak by pracował tam 200... Ale to nie tylko Jagiełło jest. Możemy zobaczyć taką grafikę. O tutaj może niżej cały jest cała ekipa. Zobaczcie państwo. PKO BP, PGNiG, wszystko spółki Skarbu Państwa, PZU, Lotos, KGHM. Wszyscy w milionach, jest też tam wykres całych kosztów zarządu. Trzeba to jeszcze powiedzieć, że oni rzeczywiście płacą duże podatki. Nie? Tylko, że zobaczcie, to są pieniądze z budżetu. Czyli najpierw zabrane jest takiemu komuś, kto na przykład układa płytki, maluje ściany, sprzedaje tam, powiedzmy, w sklepie czy w warzywniaku. Tym ludziom zabiera się setki złotych miesięcznie, żeby później grube miliony dawać tej oligarchii, która rzekomo jest tak, jakim ma błękitną krew i zasługuje na takie pobory z budżetu państwa. Oczywiście od tej kwoty najpierw się płaci legalnie podatek jakiś, nie, no ale to też z budżetu państwa. Oni sobie tak dadzą umowę, żebym ja dostał milion, jak mówi taki tam tańczy śmanten. No oczywiście tam jakieś jeszcze setki tysięcy dostanie z powrotem budżet państwa. Ale później jeszcze jest fundusz partyjny, nielegalny. I to wielu do nas docierają takie systemy, takie informacje. Tam pisowcy piszą, no nie mówcie, że my tam zarabiamy tyle, że na przykład ktoś 30 tysięcy zarabia w jakiejś tam powiatowej spółce, czy 50 tysięcy w wojewódzkiej spółce, czy właśnie tam 150 tysięcy w takiej krajowej spółce, bo przecież my pod stołem musimy na partię dawać ogromne pieniądze. I to wcale, wcale tak wiele nie zostanie na te... Jak w Ojcu Chrzestnym już... tam chodził i zbierał przecież po tych różnych fryzjerach. Dokładnie w tych partiach politycznych rządzących jest tak samo w PiS-ie. No, ale również dlaczego, wróćmy do tych podatków, głosy. Dlaczego Polakom podoba się ta wizja, żeby przywalić temu bogatemu, złemu, tak się mówi, nie, że to, znaczy tak w postrzeganiu, powiedzmy, myślę, że już może nie tak młodszych ludzi, bo ci młodzi to są zapatrzeni na tych bogatych, to już może oni takich nienawidzą, ale skąd się bierze ta, nie wiem, czy to jest zawiść jakaś polska, że ten bogatszy to jest zły i trzeba mu się dobrać do tyłka? Bo jak się mówi tak bogatszy, to się myśli o jakimś nie wiadomo jakim milionerze. No w rzeczywistości tutaj o tych kwotach, co tu mówimy, no to tak jak mówisz, 2-2,5 tysiąca euro, no to mniej więcej jak Polak jedzie na zachód pracować, nie wiem, na szparagach gdzieś tam, no to zarabia tyle albo i więcej, nie? Czyli już no, jest może tym... nie aż tyle, raczej gdzieś między... No zależy chyba, gdzie no, zależy tam, jak ale, tam się ułoży, ale, jak dobrze ale pracuje, tak na początku to, więcej. To raczej jest tak 1,5 tysiąca euro. To nie są jacyś bogaci, którzy mają złote sedesy, tak? Ale nie, skąd, no tak, tak, to są ludzie... Polakach ta chęć, żeby tym bogatym dokopać. To są ludzie, których dopiero stać na utrzymanie rodziny. Nie? I tu jest najciekawsze pytanie. Ja się spodziewałem, że tak wygląda polska mentalność. Cieszę się właśnie, jak tylko zobaczyłem wczoraj wieczorem tę statystykę, to stwierdziłem, z tego robimy temat główny, bo wreszcie mamy potwierdzenie szkodliwości katolicyzmu i szkodliwości komunizmu czy socjalizmu na polską mentalność. Bo ja osobiście obwiniam te dwa systemy ideologiczne, czyli Kościół
Kościół rzymskokatolicki i skąd Kościół? Partię komunistyczną za ten stan rzeczy wśród Polaków. No, nawet nie analizując już założeń tych dwóch systemów, no to jasno trzeba powiedzieć, że w ostatnich, powiedzmy, 70 latach na myślenie Polaków dwie ideologie odgrywały kluczowy wpływ. Nie? Zobaczcie, że czym ktoś starszy, ten 70, chyba 50-80 lat, to tu największe jest poparcie dla tych idei, które krytykujemy. Czyli to są ludzie już całkowicie wychowani w PRL-u. I tam dwa systemy, dwie ideologie ze sobą funkcjonowały równolegle, ręka w rękę. Być może w tym programie Którędy do Nieba przedstawimy tę analizę głębiej. Ale na razie takie zgrubne obserwacje, czyli bardzo pobieżne. W PRL-u na wychowanie, na myślenie miał wpływ Kościół rzymskokatolicki, bo dalej większość Polaków chodziła do kościoła i komuna tego specjalnie nie zabraniała. No i drugie to była ta edukacja szkolno-medialna, którą już praktycznie całkowicie zawłaszczali socjaliści czy komuniści. Nie? Czyli te dwa systemy, dlatego nazywamy to kato, komuna. Katolicyzm i komunizm. To ukształtowało współczesnego Polaka. Nie? Teraz troszeczkę już w młodym pokoleniu to się zmienia, ale mówimy o tych ludziach powiedzmy 30+, no to tu nawet 30-latkowie mocno dostali, że tak powiem, po berecie kato komuną. Nie? I teraz przejdźmy do analizy szczegółowej, bo pytasz, no komunizm to rozumiemy, dlaczego on tam nienawidzi bogatych, ale... Bogatych nie swoich. Bogatych nie swoich, bo oczywiście jacyś bogaci muszą być i oni to tak tłumaczyli, jak w folwarku zwierzęcym, no wszystkie świnie są równe, no ale niektóre świnie muszą być bardziej równe, a w systemie komunistycznym to taki żart był, że ci bonzowie partyjni, no to oni jedzą kawior i piją szampana. Można powiedzieć, że są jak gdyby ustami klasy robotniczej. Nie, akurat tak na nich padło i się poświęcają, no, cała klasa robotnicza dzięki swoim przedstawicielom wkuszaje ten kawior i zapija je szampańsko. Nie? No to tak mniej więcej to wyglądało, że zawsze władza ma przywileje mniejsze lub większe. No ale najpierw weźmy na widelec Kościół rzymskokatolicki. Kościół rzymskokatolicki jest kościołem feudalnym. Co cechuje społeczeństwo feudalne? No jakaś kasta tych oligarchów, wielkich przedstawicieli wtedy głównie majątków ziemskich, potem powoli to się przekształcało w jakichś takich przemysłowych potentatów już w systemie kapitalistycznym, ale system feudalny wyrastał właśnie, że jest ogromna masa biedaków, chłopów pańszczyźnianych, no i tam jeden, dwóch jakichś tam magnatów, którzy zarządzają tym biednym ludem. Nie? I teraz Kościół miał utrzymywać władzę właśnie tych panów feudalnych. Czyli trzeba było tym biedakom jakoś wytłumaczyć, że to dobrze, że oni są biedakami. Rozumiecie państwo? No taka była rola Kościoła w systemie, Kościoła rzymskokatolickiego w systemie feudalnym średniowiecza. Trzeba było tym biedakom wytłumaczyć, że to jest dobrze, że oni są szczęśliwi, że lepiej do zbawienia dojdą, jeśli będą biedni. Nie? I wtedy właśnie no, katolicyzm rozpoczął na użytek systemu feudalnego, rozpoczął taką propagandę, że bogactwo jest niebezpieczne, że pieniądze to zaraz psują, są z piekła rodem i przeszkadzają świętości. Że jak będziesz miał pieniądze, to już przekreślona jest twoja świętość, już do nieba w ogóle może i nie pójdziesz nawet. Nie? Tak tym biednym ludziom takie kucypały, takie kłamstwa księża i biskupi i papieże katolicy, opływający oczywiście w luksusy, świecący złotem i tak dalej, ale oni mówili, że oni świecą złotem dla Boga. Świecą im się stopy normalnie, dla Boga im się to świecą i a lud, aha, nie, no dla Boga, no to tak, no lud pobożny był, nie? Także stąd mówiłem niedawno, że parafianie to są ludzie ciemni, zacofani, no takich, którzy się tam mocno strzyże, no to zobaczcie, w katolicyzmie właśnie tak wiernych kościoła nazywa się parafianami, no to zobaczcie, chyba przedwczoraj, nie pamiętam, to pomyśl, dziś można sobie zobaczyć albo sprawdzić gdzieś w słowniku czy nawet na Wikipedii. W każdym razie kult biedoty
był potrzebny kościołowi feudalnemu, żeby służyć panom feudalnym. Oczywiście panowie feudalni dawali poważne datki na kościół rzymski, żeby jeszcze bardziej w tym kulcie biedy utrzymywał swoich poddanych. Takie, kiedy przyszła reformacja, no to wywróciła to do góry nogami, można tak powiedzieć. Reformatorzy powiedzieli, no zaraz, przecież Bóg chce naszego dobra. Bieda, choroba, cierpienie, życie w jakichś takich warunkach, w lepiance, na bagnie i tak dalej, nie jest żadnym dowodem Bożej miłości, ani cnotą, ani błogosławieństwem. Bóg chce, żebyśmy pracowali, żebyśmy uczciwie oczywiście pracowali, żebyśmy się dorabiali, żeby jedno pokolenie, to w Biblii jest, że ojcowie powinni majątek przekazywać, gromadzić i przekazywać dzieciom, czyli wiecie, ta kumulacja kapitału właśnie w rodzinach powinna następować i tak dalej. I tu, zdaje się, towarzysze spisu, oni są wierni temu. Tylko, że ta kumulacja kapitału ma być tylko w ramach pisowskich rodzin. To możemy pokazać pana Marka Suskiego, jak on właśnie... Mędrzy, to jest ten, jak on... Arystotel PiSu teraz PiSu, przemówi do was! Jak on tłumaczy te wszystkie rodziny w spółkach Skarbu Państwa, te miliony, no przecież... Wzięli sobie biblijną radę do pisowskiego serca! Gdzieś muszą pracować. Zapraszamy, to jest programu Tweet z wirtualnej Polski. Wie pan, niestety wszyscy mamy wady, również Prawo i Sprawiedliwość. Czasem popełniamy błędy. Natomiast jak z tego, co nawet pan cytuje, sami potrafimy skrytykować własne błędy i wyciągać z tego konsekwencje. To jest to, co nas odróżnia od poprzedników, którzy zawsze trwają. No nie, ale panie przewodniczący, ale z całym szacunkiem, bo ja nie słyszałem o tym, że żaden członek rodziny ważnego natomiast... polityka Prawa i Sprawiedliwości stracił pracę. Nic o tym nie słychać. No, była o tym dyskusja w ubiegłym tygodniu, no ale żona szefa Komitetu Wykonawczego dalej pełni funkcje, jakie pełniła, więc pytanie, czy jest refleksja w tym kontekście? A ja słyszałem o takich wypadkach, że jednak stracili pracę, kiedy okazywało się, że była próba mianowane na jakieś stanowisko osoby, która nie miała do tego kwalifikacji. Natomiast jeżeli ktoś ma kwalifikacje, no to nie może być potępiony i bezrobotny tylko dlatego, że jakiś członek rodziny jest posłem. No, ja mam na przykład dwójkę dzieci i to mają być bezrobotne, dlatego że ja jestem posłem. Wie pan, no to jest pewne przegięcie w drugą stronę. Oczywiście jest tak, że tam, gdzie jest jakiś bezpośredni nadzór polityka, to tam rodzina nie powinna pracować. Natomiast w polskiej gospodarce jeszcze znaczną częścią, niewiele mniej niż połowa gospodarki, jest gospodarką państwową, społeczną, samorządową. No i gdzie też członkowie rodzin, radnych, polityków, posłów, różnych osób miałyby też szukać pracy albo być na bruku. No, mieliśmy przykład takiego skandalicznego ataku na przykład na syna pani premier, byłej premier. Pracuje w prywatnej firmie, zajmuje stanowisko handlowca i został zaatakowany, że w ogóle śmie gdzieś pracować. No, nie popadajmy w paranoję. To też nie jest tak, że no co, my jesteśmy jakimiś przestępcami, że nasze rodziny są karane, to nawet w prawie karnym ktoś, kto jest skazany wyrokiem za jakieś przestępstwo, nie powoduje to, że żona czy dziecko nie może gdzieś pracować, więc to jest absurd. To jest po prostu robienie ludziom wody z mózgu. Ja jestem przeciwny takiemu potępianiu, że ktoś gdzieś pracuje, no co mają ci ludzie robić? No co mają ci ludzie zrobić? Co mają ci robić? Muszą pracować, całe państwo jest państwowe. Noż to cała gospodarka jest państwowa. Pamiętasz ile? Rok? Dwa lata? Nie, no gdzieś z półtora roku temu PiS nawet miał projekt, żeby teraz sklepy spożywcze jeszcze z powrotem zrobić państwowe. Z połem jakieś nowe odpalić. To wiesz, całkiem by wszystko było państwowe. To... Aż jeszcze jesteśmy przy tym kościele katolickim, do niego jeszcze wrócimy, ale PiS,
To jest partia czysto komunistyczna. I to już nie jest tylko moje zdanie. Tutaj, jeśli mógłbym prosić człowieka, który dość życzliwie patrzył na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ wszedł z nimi w koalicję rządzącą. Pan Andrzej Zjednoczonej Prawicy był. Sośnierz powiedział jasno o ideowej takiej, powiedzmy, naturze czy obliczu Prawa i Sprawiedliwości. Ja w tej chwili koncentruję się na działaniach naszego koła poselskiego, który jednak chce wyraźniej podkreślić swój stosunek do gospodarki rynkowej i do takich różnych socjalistycznych przedsięwzięć, które w tej chwili są realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, która jest partią socjalistyczną, nie ma co ukrywać. Tam jeszcze wątek narodowy się też pojawia. Nie uczestniczymy w tej chwili w pracach, a ja osobiście w pracach związanych z działaniem Zjednoczonej Prawicy. Bardziej chcemy zbudować ośrodek, który będzie prawdziwie prawicowy, zajmował się gospodarką rynkową, a nie ją pognębiał. A przede wszystkim wśród tych wszystkich podmiotów, do których chcemy się zwracać, to właśnie średnia przedsiębiorczość, która najwięcej na tym wszystkim ucierpi, na tych wszystkich podatkach. Ci mali przedsiębiorcy mają finansować te wszystkie fanaberie, które się wymyśla, bo oni de facto za to zapłacą. Bardzo łatwo z rządu powiedzieć, podwyższymy wynagrodzenie. Kto ma na te wynagrodzenie zarobić? Przedsiębiorca musi tak poprawić, zwiększyć swoją produkcję, żeby na to zarobić. To się źle skończy, ta zabawa. To był poseł Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia, teraz koło Polskie Sprawy. Wczoraj cała ta rozmowa, możecie zobaczyć ją na naszym kanale. Jeszcze zadam ci pytanie, bo pisowcy często, oni tak nie mówią całkiem socjalistycznie, tylko tak mówią. Wiecie państwo, Polska jest specyficzna, bo w Polsce był komunizm, to u nas klasa średnia ma gorzej, jest mniejsza, dlatego my musimy te daniny i te datki, te 500+, to wszystko stymulować, a nie tak jak na Zachodzie, gdzie te bogate społeczeństwa, to tam ten kapitalizm sam tą klasę średnią wykształcił. W Polsce tak się nie da, bo komunizm, bo coś tam i oni to tak muszą wykształcić. Zobaczcie państwo, że to jest bardzo podobna retoryka, której komuniści używają, agentura komunistyczna używa, by bronić modelu chińskiego, komunistycznego. Nie? Oni mówią tak, że w Chinach nie może być wolności, bo to wiecie, ludzie wschodu, oni są przyzwyczajeni do autorytaryzmu, ich trzeba pod butem, ich trzeba za mordę i wtedy są szczęśliwi. To tacy jacyś podludzie. Tak mówią ci, którzy apoteozują chińskie metody autorytarne. Oni mają inną mentalność. Inną mentalność i tak dalej. Zobaczcie, że kacykowy pisowcy, zresztą wychwalający dość licznie komunistów chińskich i sprzedający Polskę temu kierunkowi geopolitycznemu, o tym mówiliśmy już wielokrotnie, także z panią redaktor Hanią Shen i wrócimy przy okazji płaskich dachów i małych domków do płaskiej tego ziemi. Do tego tematu, że oni tak samo tłumaczą Polakom, dlaczego mają być biedni i utrzymywani przez socjal państwowy w jakiś sposób, nie? Dlaczego nie mogą godnie zarabiać, dlaczego nie mogą godnie żyć, ale samodzielnie. Tylko to państwo musi im załatwiać. Zobaczcie, ten kacyk Susłow, ten Arystoteles pisowski, on mówi, gdzie mają moje dzieci pracować, jak wszystkie firmy państwowe? Ale Susłow, czyja to wina? Ile rządzicie w Polsce? Czy przesunęliście choć trochę w kierunku zmniejszenia roli państwa w gospodarce? Czy przesunęliście ogromnie wajchę, żeby coraz więcej zależało od państwa? Zobaczcie, on mówi, że jest źle, bo wszystkie firmy są państwowe. Noż to moje dzieci będą na państwowym. To Orlen kupuje polskie prawo. Już właśnie tak to się dzieje, nie? A jedna taka jakaś naprawdę to jest super baba. Super baba. Na ilu ty etatach pracujesz? Na jednym. I tu jeszcze trochę. Tak. Ile ci czasu zostaje? Niewiele. A wiesz, na ile ona pracuje? Na czterech. I dostanie piąty niebawem zapewne. To jest Eugeniusz normalnie jakiś. Można. W spódnicy. Feministki na sztandary ją se powinni wziąć. Jak to są ona zna akurat w Błaszczaka. Jak to są etaty w radach nadzorczych, to
Co się tam dziwić? Ale ja bym prosił, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do Kościoła, szczególnie, że weszliśmy w porównanie kościołów katolickich i protestanckich. Ogólnie można powiedzieć, że tam, gdzie panuje katolicyzm, kościoły opływają złotem, są piękne architektonicznie. No to oczywiście kosztuje, są jakieś wysokie, zdobienia i tak dalej. To jest firma, to w ziemi obiecanej. Nie, no to jest firma, no to... Ten kościół, noż to jest jakby normalnie z nieba spadł taki, nie? Świeci się, błyszczy, gra i dymi jeszcze. A jak jest chałupa chłopa? A chłop pańszczyźniany też mu dymi z kurnej chaty. A czapkę starą z dziurą na dupie w kalesonach ściska przed kościołem i przed panem feudalnym. To jest katolicyzm. A zobaczcie kraje protestanckie. Tam kościół skromniuśki, gdzieś tam zwykły... Mieszkanie prezydenta ostatnio, na przykład zwykły, zwykły barak taki, nie, na westernach. Widać tylko taką iglicę, ma tam troszkę wieżę taką, o właśnie, doczepiają, żeby było widać, że tutaj z daleka, żeby tam trafili. Jak ktoś szuka kościoła, o, zobaczy tam jakąś wieżę. Kościoły skromne, kościoły normalne, a dookoła bardzo dostatnie domy. Wieżowce. Co jeden, to drugi. Jeden ma płaski dach, a drugi grzeszny dach. Normalnie spadzisty, niebezpieczny, jak tak prezes. Pomyślałem, co Prezio Kaczyński mówi. Przecież Podhale to jest przecież taki mateczniki PiSu, a teraz płaskie dachy na Podhalu. Co tam, o, Jarosław mówi. To jest nowy trend budownictwa góralskiego. Noż powinni go normalnie... Ale zaraz do chińszczyzny przejdziemy. To za chwilę, ale... Zobaczcie, bo kościół protestancki to jest kościół, gdzie ludzie wszyscy są równi i czczą Boga. I im nie potrzeba budynku do tego, żeby lepiej czcili Boga. Budynek służy tylko, żebyśmy mieli miejsce spotkań, nie? I pastorzy mówią, Bóg chce twojego dobra. Bóg chce, żebyś spokojne życie tu na ziemi, czyli żebyś miał swój dom, żebyś miał swoje chazajstwo, nie, oni mówią farmę, żebyś miał, nie, chazajstwo to akurat ortodoksi mówią i to nie chazajstwo, tylko kołchoz, żeby był, nie? I wtedy jest szczęśliwie, w 1950 roku Kościół katolicki poparł kołchozy w Polsce. To żeby było jasne. Kościół katolicki mocą swojej władzy episkopalnej poparł kołchozy w Polsce. Porozumienie państwo kościół, wpiszcie sobie na Wikipedii. To już wiecie. Ogólnie rzecz biorąc, kościoły, pastorzy, nauczanie protestanckie właśnie idzie w tym kierunku. Bóg nakazał ci czynić nam wszystkim sobie ziemię poddaną. Czyli pracować, zarabiać, mieć coraz lepiej, coraz więcej, coraz wygodniej. No i tak te społeczeństwa żyły. A kościoły miały być wygodne dla ludzi. Z kolei tu, w katolicyzmie, kościoły miały budzić strach przed Bogiem i instytucją katolicką. Żeby czasem nie kwestionować Żeby racji. Czasem do myślenia nie doszło w ludzie katolickim. A wiesz, jak ja pamiętam lat temu, no już będzie z 15, na lekcjach historii tłumaczono nam właśnie tą zależność, że w tych, wyjaśniano, że w krajach protestanckich ci ludzie są bogatsi, a w katolickich no to jest bieda. Wiesz jak, z czego to wynika? No tam domyślam się. Że w religii protestanckiej człowiek, Boże błogosławieństwo jest potwierdzeniem, oni to tam nazywali predestynacją, w każdym razie tego wybrania, zbawienia, no błogosławieństwo. Kompletna. No więc człowiek, żeby widzieć, że ma to błogosławieństwo od Boga, to silniej pracuje, żeby lepiej widzieć, że jest zbawiony, no i przez to się bardziej dorabia. A w katolickich co, więcej pije, czy co robi? Bo tam więcej pracuje. A tu więcej pije. A w katolickim do knajpy idzie, do karczmy. No to która religia lepsza? Już ta, co więcej pracują dobrowolnie ludzie? Oczywiście to jest bzdura, źle rozumiane nauczanie protestanckie. Rzeczywiście Biblia mówi, że Bóg błogosławi. Ale Biblia też jasno mówi, że Bóg niekiedy zsyła cierpienie, czy dopuszcza cierpienie, mówiąc precyzyjnie, uczy nas przez cierpienie. Także jest miejsce na cierpienie w życiu. Ale ogólnie, patrząc na całość życia, to widać, że jeśli Bóg komuś błogosławi, czyli ten człowiek realizuje wolę Bożą, no to wtedy rzeczywiście jego życie układa się, można powiedzieć, jakoś sensownie i ma co przekazać potomnym. Nie? Ważne jest
I tego w katolickich szkołach to nie mówili, że zbawienie właśnie w Biblii jest absolutnie za darmo. Czyli nie pracujesz, czy zarobkowo, czy religijnie, żeby kupić sobie zbawienie. Jeśli zawołasz do Jezusa, opierając się na obietnicy zawartej w Biblii, nie potrzebujesz potwierdzenia w postaci złotego sedesu, czy nowego cabrio, jak właśnie ci katolicy nauczyciele cię uczyli w szkole. To jest twoje potwierdzenie. Obietnica Słowa Bożego. Jezus powiedział, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Jeśli ty zapraszasz Jezusa Chrystusa, to potwierdzeniem tego jest obietnica Słowa Bożego, że On zrealizował to, co powiedział i jest w twoim życiu. I ani bogactwo, ani to, że się czujesz tam szczęśliwy, że masz jakieś tam zwidy czy niewidy, nie jest dowodem. Dowodem jest obietnica Słowa Bożego. Bóg obiecał i to się stało. Kropka. Wróćmy jeszcze trochę do tego socjalizmu, do tego przekonania, że ci bogaci są źli, no bo przedstawiłeś nawet tą wizję, że kiedyś to w Polsce dalej tak jest, że te kościoły bogate, a ludzie ubodzy i tak dalej. Tak się przedstawia też, nie wiem, średniowiecze, potem ten okres kapitalizmu, taki XIX wiek krwiożerczego, że to taka mała grupka tych bogatych, no a reszta robotników, no to chłopów, powiem, pozwól, widoków, ci... przecież to miał zmienić socjalizm. Właśnie tak? Powiem ci, że absolutnie nie socjalizm. Czy to się udało to zmienić? To zmienili protestanccy biznesmeni dużo wcześniej, zanim powstały państwa socjalistyczne. Przykład Lublina, żeby tam nie bajać gdzieś przy jakiejś tam Anglii, północnych Niemczech, czy innych państwach, czy Stanach Zjednoczonych. Pod zaborem rosyjskim, czy jeszcze nie było państwa polskiego, koniec XIX wieku, tu zjeżdża bardzo dużo protestanckich biznesmenów. To właśnie cała potęga gospodarcza Lublina jest zbudowana przez protestantów, którzy jechali tu z Niemiec, z Holandii, Ukrainę, ze Szkocji. Tak, oni jechali do Rosji, bo tam wtedy w połowie XIX wieku był tak zwany Dziki Wschód i można było zarobić duże pieniądze. Oni jechali do Rosji, no ale wiecie, tu już był zabór rosyjski, patrzyli, fajne miasto, ludzie jacyś cywilizowani, nie dzicy, no to zostaniemy w Lublinie i Fetterowie i wiele innych rodzin, Plagę i tak dalej, Krause, to są takie wielkie rody tu w polskich, znaczy w lubelskich tych, można powiedzieć, murowanych zabytkach, to widać, o tu browar, który fabryka samolotów. Z zakonu, zakon wiecie, bo na przykład ten Wetter to przerobił zakon na browar. Taką miał fantazję, bo ciekawa historia właśnie, czym się różni katolicyzm od protestantyzmu, nie? Dziadostwo, dzielnica, bidoty, no i stoi klasztor z pięknym, świecącym jak psu pewna część, dachem miedzianym. I tam zakonnicy chodzą, kadzą, dzwonią i odprawiają. A lud głupi wytrzeszcza oczy, lud głupi żyje w biedzie. No ale tam już taka bida była, że jakoś nie bardzo chcieli dawać pieniądze tym zakonnikom i coś podupadł ten zakon. No to Fetter mówi, słuchajcie, to ja kupię od was te budynki zakonne, kupię cały ten zakon. No jak jest kupiec, płaci żywą gotówką w srebrze czy złocie, bierze. Spakuję się gdzieś, pojedziemy do bogatszych parafian, tam ich okroimy, nie? No i sprzedali mu. Wiecie, co Fetter zrobił? On nie miał pieniędzy na browar w tym momencie. Ale wiedział, jaka jest wartość miedzi na dachu. Zerwał ten miedziany dach i za to kupił maszyny znaczy te kadzie, też miedziane właśnie. Czyli praktycznie to samo. Ta sama miedź, tylko w postaci już wyposażenia fabryki, zaczęła przynosić bogactwo jemu i wielu dziesiątkom, czy setkom, można powiedzieć, Lublinian. Czyli zmienił ten miedziany dach na kotły do ważenia piwa. I zaraz zbudował, dzisiaj wiecie jaki browar Perła, no to właśnie na tym bazuje, można powiedzieć, z tej tradycji się wywodzi. Dach zakonników katolickich został przerobiony, można powiedzieć, na przemysł. I tak to się właśnie wtedy działo. W całej Europie, bo w Anglii przecież też to piwo się pije, korzystają z tego pomysłu. Ja ostatnio niedawno natrafiłem na ciekawy mem, możemy go pokazać.
zdjęcie. Jak... I jeszcze tylko zdanie, bo mówiliśmy, że socjalizm dał tam dobrobyt i tak dalej. To właśnie ci protestanci biznesmeni. To oni budowali osiedla robotnicze, to oni dawali ciepłą wodę nawet, bo mieli nadmiar przy produkcji pary, mieli nadmiar ciepłą wodę, robili ogrzewanie centralne, wodę, wodociągi doprowadzali tym pracownikom swoim. Dbali tak, że PiS to się może w myśli dziupli schować ze swoim 500+ i innymi dziadostwami socjalistycznymi. To było nie za żadnego socjalizmu. No właśnie, bo oni robili to dobrowolnie, pełniąc wolę Bożą. Ale nie było jakichś 500+ wtedy? Ja tu mówię o tym zdjęciu. Rok 63, rok twojego urodzenia. Kobieta w Japonii w samochodzie ogląda telewizję. Jakiś tu model Sony TV5303. Dopiero 6 lat później pierwsza rolka papieru toaletowego zjeżdża z taśmy produkcyjnej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Taka różnica w dorobku ludzi w komforcie życia, można powiedzieć, ludzi. Właśnie no ja to myślę, dobrze 60... pokazuje ten socjalizm, no bo Rosja to jest przecież kraj najbardziej ubogacony socjalizmem, błogosławieństwem socjalizmu. No i jak tak popatrzeć pewnie teraz takiego przeciętnego Rosjanina i 100 lat temu, no to tam jego poziom życia to wiele się nie zmienił. No poziom spożycia wódki może trochę wzrósł, nie wiem. No to w tym sensie ktoś powie, no lepiej. Socjalizm nie działa, dlaczego PiS tego nie widzi? Może oni lepiej zrobią ten socjalizm. Zadajesz mi trudne pytania, ale to, jak człowiek postępuje, zależy od tak zwanych poglądów, nie wiem jak je nazwać, pierwotnych czy fundamentalnych, że człowiek buduje sobie pewien zestaw światopoglądowy w dzieciństwie i wczesnej młodości. Kiedyś napisałem taki artykuł, tu pod wpływem zresztą tego, co czytałem o profesorze Dąbrowskim i jego psychologii, także pod wpływem rozmów z profesorem Kazimierzem Jotkowskim, dyskutowaliśmy właśnie o stanie narodu polskiego. No i wtedy taki, jak rozkruszyć beton, czy jakoś tak, nie pamiętam, ale to jakby ktoś chciał sobie pogłębić to zagadnienie, to polecam. Inaczej mówiąc, człowiek sobie tworzy pewien system takich pojęć pierwotnych, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, gdzieś we wczesnej młodości, nie? I to jest zestaw takich poglądów, taki, można powiedzieć, betonowy fundament, do którego już później nie wraca. On już nie analizuje tego, chyba że, tak jak mówi profesor Dąbrowski, następuje tak zwana dezintegracja pozytywna, czyli kryzys, świat mu się zawali, no to wtedy część tego betonu zwykle się też kruszy i człowiek jest gotowy do przyjęcia jakichś nowych idei, do jakiegoś takiego krytycznego przyjrzenia się fundamentom swojego życia, czy religijnego, czy aksjomatów różnych w państwie, w życiu politycznym i tak dalej. Do PiSu wracając. Działacze PiSu to są podstarzałe dziadki, nie? Czyli ode mnie jeszcze 10+, nie? Tak zwykle, 500 nie? 500+. Nie. 500 to za czasów bardziej takich patriarchów, to nie. Ale 10+ ode mnie, nie? To są już 70-latkowie. Jarosław Kaczyński. To z kolei 10 minut. Nie, no to są nowe, że tak powiem. A to już o tych to szkoda gadać. Porozmawiajmy o tych 70 starych dziadkach pisowskich, nie? Czy leśnych dziadkach pisowskich, nie? Gdzie oni się ukształtowali? W katolicyzmie. Studiowali w Stanach Zjednoczonych. No weź tam. W katolicyzmie i w komunizmie. Czyli z jednej strony ten kult biedy, który Kościół rzymskokatolicki feudalny wpaja na każdej mszy, kazaniu i tak dalej. Przynajmniej wtedy to było bardzo powszechne. Teraz tam się trochę pojawili tacy różni już liberałowie katolicy, ale wtedy to było jasne, że bogactwo jest podejrzane, badylarz, prywaciarz i tak dalej. I zobaczcie, jak nie Kościół katolicki, to władza ludowa muryła beret i grała na zawiściach. O, krwiopijcy! O, karły reakcji! O, imperialisty i burżuje! Żeby już gorzej nie powiedzieć do Rymu. No to w takich warunkach ukształtował się umysł Jarosława Kaczyńskiego. Katolicyzm i komuna. I to jest beton w jego berecie. No ale Morawiecki to jest przecież człowiek młodszy też od ciebie. Jakieś tam wielkie banki na zachodzie. No to on już tam w tym w komunizmie, nie wiem jak tam z katolicyzmem jego, no ale... Pozostańmy na razie przy Jarosławie.
Bo Jarosław to jest, myślę, szczery katolicki komunista, czy tam socjalista. To zresztą towarzysz młody, jak on się tam nazywa, taki następca tronu, Delfin, Delfos, Adelfos, o to brat. A toż tam różne, żeby nam z tego co nie wyszło zaraz. W każdym razie ten Delfiniuś, nie? On kiedyś powiedział, że przecież PiS wyrasta z tradycji komuszej. No mamy ten wycinek. Socjalistyczny. Droga redakcjo. Tak powiedział gdzieś na Śląsku, z tego co pamiętam. W kole gospodyń wiejskich. Siemianowice Śląskie, robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. Mamy ten wycineczek, bo bardzo bym chciał jeszcze raz zobaczyć tę prawdę, jak PiS mówi Polakom prawdę. I to już ta młodsza generacja, ta wychowana już także w Berlinie. Bo on studiował chyba w Berlinie, ale tam on też pod spódnicą Merkel. Że trzeba ludziom ograniczyć, że mają za miskę ryżu. No on i tak zaraz za przejdziemy, ryżu, zaraz przejdziemy, nie zapierdziela. Zaraz przejdziemy do już tego młodszego pokolenia, tych 40-50-latków w PiSie, ale bardzo proszę o zaraz zobaczymy, ten jak się uda, komunistyczny, dostaniemy, że tak powiem, cień prawdy o PiSie. Jedni mają trochę takie poglądy, bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy, bo również w tej lewicowej, nazwijmy to, dawnej PPS-owskiej tradycji, tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna. No widzicie, jest głęboko. No to toż właśnie mówię, że oni mają betonowy, katolicko-komunistyczny fundament myślowy. I teraz tego się nie da zmienić. Wiecie, wychodzi Jarosław do telewizorni różnych, przed kamery i on mówi: Polacy, będziecie teraz jeździć maluśkimi Fiatami. To będzie marzenie, a raczej szczyt marzeń, szczytowanie klasy robotniczej, żeby wsiąść do malucha, to mówił Edziugerek, a teraz towarzysz Kaczyński, teraz będziecie z płaskim dachem mieć piękne budynki, może truszki małe, ale dla każdego starczy porówno. Wy będziecie mieć gówno, a my resztę z tego państwa. No już to tak mniej więcej Jarosław, tak jak Edziugerek kiedyś wprowadził marzenie Polaka, mydelniczka z silnikiem. 20 ile tam, 4 konie, czy ile było? Bo przecież jak byłeś mały, tośmy taką mydelniczką całą Polskę zjeździli, nie? Trójka dzieci normalnie. Dzisiaj to koszmar, bym się bał normalnie wejść do czegoś takiego. A wtedy normalnie 120 to taka mydelniczka. To samobójcy dzisiaj by chyba tym jeździli z taką. 128 mam rekord. To już nie mandat jakiś przyjdzie teraz, nie? Zabiorę ci prawo jazdy. Może być. W każdym bądź razie zobaczcie. Edziugerek, projekt dla Polski. Samochód! No niech to będzie ale samochód. Teraz miał być samochód, tylko teraz, elektryczny. Teraz będzie, no to już zapomnieli o nie tym, ma. To już w ogóle ale nie ma. Pieniądze wzięli, ukradli. Radiowóz taki elektryczny. Co, pchali go? Nie no, stał, ale nie, może jakieś, rowerami pojechali. Jak na przykład by się skończyła bateria gdzieś tam w trakcie jazdy. Nie no, to są przecież głupoty takie, to szkoda o a ciekawe tym. Jest, że się ładuje taki samochód. Gadać, zobaczcie, oni już tych programów mieszkaniowych i te ileś tam setek tysięcy mieszkań mieli zbudować, niczego nie zbudowali. Ale teraz pojawia się wątek chiński. To pani Hania Shen zauważyła. Jakieś pół roku temu chińska firma dostała koncesję, może trochę więcej, to tam sprawdźcie proszę te daty, dostała koncesję gdzieś tam koło Grójca pod Warszawą. Grójec, tak. Na budowę... Łomczyn teren Industrial Park, Grójec, tak, to się nazywa. Wahoo, karate, fibu, Broad Home z Chin, tak się nazywa firma, ale nie po chińsku, Broad Home. Home, ale... Ale home, dobra. Właśnie prefabrykaty, zobaczcie, domki 50 metrów kwadratowych. Zobaczcie, że to władza pisowska ściągnęła tę firmę, dała im koncesję i na pewno jakieś ulgi. Czyli jeszcze dopłaciła komuchom chińskim, nie? I mija parę miesięcy i oni będą z prefabrykatów robić takie domki. Lux Torpeda,
50 metrów dla polskiej rodziny. Nie? No to tak jak Maluch był samochodem dla aspiracji 70-tych lat, Dżugierka, no to tak 50 metrów z płaskim dachem dla, że tak powiem, narodu pisowskiego jest tym samym, zobaczcie, jakimś no, rajem czy takim marzeniem, nie? Że będziemy mieli własny prefabrykowany dom made in. No już tam. Nie. Ale też ciekawa jest, bo oni tak to reklamują, domek bez pozwolenia, bo jeszcze. No i podniosły się z kolei głosy tych zielonych, że tu co to będzie, że tu będzie cały krajobraz teraz zaraz zarzucony. I pani wiceminister rozwoju pracy i technologii Anna Kornecka mówi: nie ma i nie będzie żadnej anarchii procesu budowlanego. Nie chodzi o to, by budować w każdym miejscu, gdzie ktoś chce i jak chce. No i potem wyjaśnię, że chodzi właśnie o domy z prefabrykatów. To jest tylko hasło dla głupich wyborców. To jest hasło dla głupich wyborców, którzy niczego nie rozumieją. Niczego sobie bez pozwolenia nie zbudujesz. Jedynie będziesz mógł Chińczykom zapłacić. I oni rzeczywiście już bez pozwolenia to ci zbudują. Z czego to też nie będziemy mówić. To powiedział Jarosław Kaczyński, że tu chodzi właśnie o te prefabrykowane domki, tylko takie jednakowe projekty. Zobaczcie, że Edziugerek, jakbyście zobaczyli domy z lat 70. Hitler przecież to samo chciał zrobić. No już dobra, no Hitler, no to też socjalista, ale ja tak jeszcze mówię, no bo Hitlera to już naprawdę najstarsi górale tak nie bardzo pamiętają. Tam jeszcze paru się ostało, ale no Edziugerka, no to moje pokolenie doskonale pamięta. Wtedy właśnie typowa kostka z płaskim dachem, 70 parę metrów, to i twoi teściowie, ja też się wychowałem właśnie w takiej kostce, powiedzmy późny Gomułka, wczesny Edziugerek, nie? No to właśnie teraz to samo robi, tylko że z płaskim dachem parterowe i jakieś... Tak, jeszcze mniej, bo komuniści... Według PiS-u. Gerek dawał więcej niż daje Kaczyński, o tak powiem wam, no to już jest oczywista oczywistość. I teraz zobaczcie, czy chcecie żyć... To jest bardzo ważne pytanie dla Polaków. I myślę, że młodzi to już masowo odpowiadają, że mają w dupie te obietnice Edziugierka nowego, że będzie im płaskie dachy z 50 czy 70 metrami zapewniało państwo. Czy chcecie żyć w państwie, gdzie kształt dachu, czy nawet poddasze twojego domu, będzie zależało od kacyka partyjnego? A może ty masz fantazję, że chcesz stromy dach? Może chcesz góralski, a może chcesz łamany polski, a może taki na modłę francuską, może jakiś mansardowy. Nie wolno? Towarzysz wódz partii powiedział, że płaskie są dobre, a to inne to burżuazyjne fanaberie. Ale może on wiesz, toż jakoś jak, wiesz. Toż tak. Płaską ziemię, no to na płaskiej ziemi płaskie dachy nie będzie, pasowało. Nie? Będzie pasowało. Tylko... Będzie pasowało, no. Towarzyszu, wodzu naczelny, naczelniku socjalistycznego państwa. Tatry nie są płaskie. I co zrobią teraz górale? Teraz tak. Zwalą te dachy i same stropy zostawią. I ideał Jarosława na Podhalu zostanie zrealizowany. Górale, płaskie dachy! Nie, może kosy na sztorc? Dachy na sztorc to grzech! I z kosami na pole zapierniczać, ażeby tam się sztorce jakieś we łbie nie zrodziły. No, do roboty. A my na kawior przygłaszałem. Kawior to dobrze dzisiaj już powiedzieliśmy. Czy Jarosław to... mieszka w kiblu z płaskim dachem? Nie, on chyba gdzieś w Warszawie na jakiś... Na Żoliborzu? Na Żoliborzu. Zdaje się, że komuchy miały jakiś wpływ na to. Podobnie jak towarzyszka panienka. To gdzieś chyba po sąsiedzku. Tu też chyba 70-metrowy to nie jest ten domek. Dajcie spokój. No ale ci pisowcy to już te kwoty, ile oni zarabiają, tośmy mówili, że to tam człowiek przez całe życie nie zarobi tyle, co oni zarobią. To jest, pokazałem. Jarosław Kaczyński i reszta tego betonu pisowskiego to jest właśnie relikt katolicyzmu feudalnego i gierkowskiego, czy raczej gomułkowskiego socjalizmu, bo Gierkowski to już za daleko. Gomułkowskiego socjalizmu. To jest ich fundament ideowy. Kiedy oni idą do was i mówią, to oni ze szczerego serca mówią o tym,
Bo oni w to wierzą święcie, oni w ogóle nawet nie analizują tego. Oni się nie wstydzą tego, że chcą ci sypialnie projektować. Bo oni myślą, że to jest właśnie zadanie katolicko-komunistycznego państwa. Oni w to święcie wierzą. Dlatego oni nigdy Polski nie wyzwolą. Oni nigdy nie sprawią, że Polacy staną się zamożnym narodem. Dlatego trzeba ich jak najszybciej odsunąć od władzy. Bo to jest katolicko-komunistyczna ciemnota, która prowadzi na dno Polaków i coraz większą emigrację powoduje. Dlatego, tak jak już mówiliśmy, tak blisko im do komunistycznych Chin, no bo tam też wszystko państwo chce poukładać. Przejdziemy do waszych głosów. Mienożyca Bożyna. Ja się mega leniwa zrobiłam. Mieszkam sama z dziećmi i z zasiłków mam około 4000 za siedzenie w domu. To mi PiS pasuje. 1500 zł za 500 plusy, alimenty 1000 zł, 3 razy 124 zł rodzinne, 1000 zł z MOPS-u na żywność, dodatek mieszkaniowy 260 zł. No super, żyć nie umierać. Ale ja dla pani mam jedno pytanie. Kim będą pani dzieci? Na kogo ich pani wychowa? Proszę sobie obejrzeć serial Kiepscy. To jest właśnie, to tak będą wyglądać pani dzieci. Jak Ferdek Kiepski. Bo katolicko-komunistyczna mentalność do tego w końcu doprowadzi. Te dzieci widząc, że bez pracy ma się wszystko, co trzeba, będą takimi właśnie ludźmi, jak Ferdek Kiepski i jego przyjaciele. Proszę, to jest wybór. Rafał Karkosz, tu się zgodzę z pastorem. Bez nadgodzin na ZUS zabierali mi około 1200 zł miesięcznie, ponad 10 lat temu. Gdy brałem dużo nadgodzin, 12 godzin dziennie plus weekendy, ukradli mi prawie 2000 zł miesięcznie. Czyli został pan ukarany za pracę. Teraz badania są, ile to Polacy dostają pod stołem od swoich pracodawców. I że trzeba to ukrócić, bo to jest okradanie budżetu państwa na ileś tam miliardów. Ja już nie pamiętam, to są oczywiście bzdury. Ja mówię, dzisiaj polski przedsiębiorca to jest jak żołnierz wyklęty. Jak podczas okupacji ten, który dostarczał żywność w Warszawie nielegalnie, bo władza, czy hitlerowska, czy komunistyczna, nie zgadzała się na to. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dzisiaj wy, przedsiębiorcy, jesteście, można powiedzieć, solą tej ziemi, w tym sensie gospodarczym, to wy sprawiacie, że jeszcze coś tutaj się dobrego dzieje, jeszcze ludzie mają pracę, jeszcze jakieś firmy są, jeszcze jest jakiś rozwój, produkcja, także eksport. Dlatego nie dajcie się przekonać, szczególnie mówię do pracowników tych przedsiębiorców, nie donoście na swoich przedsiębiorców. Umawiajcie się z nimi, bądźcie lojalnymi pracownikami. Żeby jak najmniej katolicko-komunistyczne państwo was okradało. To jest dzisiaj patriotyczny obowiązek każdego Polaka. Józef Midor, Polakom należy przypomnieć stare przysłowie. Darmowy ser jest tylko w pułapce na myszy. Bardzo dziękuję, Józef. To świetne, świetne porównanie. I rzeczywiście to jest hodowla zubożałego elektoratu partii rządzącej. Czym elektorat pisowski będzie biedniejszy, tym bardziej będzie na PiS głosował. Oczywiście musi mieć takich zarządców, jak kiedyś proboszczowie, żeby utrzymywać ciemny lud w ciemnocie. To ci pisowczycy będą dostawali troszeczkę konfitur z pańskiego stołu, żeby tą głupotą zarządzać. Gwiezdny Ludek, a kto mi mówi, żeby dachy płaskie wbudować w górach? Ja chciałem dom z płaskim dachem, ale gmina w planie zagospodarowania przestrzennego zabroniła mi tego i musiałem 90 tysięcy wywalić na dach dwuspadowy. No, to dokładnie tak. Dokładnie tak rządy socjalistyczne postępują. Ktoś chce dach płaski, no to się będzie mu podobało w tej gminie, która jest płaska. Ale w tej samej gminie są ludzie, którzy chcą mieć płaskie dachy, łamane dachy, strome dachy i tak dalej. Nie? A część może chce mieszkać w przyczepie. Dlatego ludziom potrzebna jest wolność w każdej gminie. I jeden sobie zbuduje. I teraz tak. Bo zobaczcie, ci lewaccy piewcy mówią, jak damy ludziom wolność, to będzie brzydota. Czy słyszałeś, żeby ktoś wywalił, powiedzmy, 200 tysięcy na budowę domu i se brzydki zbudował?
No w ogóle brzydki to jest pojęcie względne. No dobrze, ale już... Czy słyszeliście państwo, żeby ktoś sobie zbudował brzydki dom? No chyba, że Kaczyński jest złośliwy, no niech sobie jest, buduje. Na przykład komuś się nie będzie podobało, a tamtemu się będzie podobało, a będzie na przykład Kaczyńskiemu się nie spodobał. A, no to wchodzimy w paragraf 196. Obraza uczuć estetycznych, tu religijnych akurat. A, i ktoś sobie zbuduje dom na przykład z takim dachem, a drugi sąsiad: obrażasz moje uczucia estetyczne! Pod sąd, to jest brzydkie! Jak tak możesz? Płaski musi być! Jak ziemia! No! Już rozwalamy dach sąsiadowi. No już to tak. Takie jest mentalność totalitarystów. Ale ludzie wolni myślą, słuchaj, to się jemu podoba. No może mi się niespecjalnie podoba, ale on uważa, że to jest ładne. I ma prawo mieszkać w tym, co uważa za ładne. A jak tobie się nie podoba, to nie chodź na spacer koło jego domu. Przechodzimy do ogłoszeń. Mam też informację od Michała Fałka odnośnie gitar, czyli osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 510 gitar, 510 osób wsparło w tym miesiącu, w maju, telewizję Idź Pod Prąd. Dziękujemy bardzo serdecznie. Przypominamy o tym twoim takim challenge'u, wyzwaniu 1000 gitar w każdym miesiącu, 1000 osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. Udaje się to już od 3 lat będzie, niedługo? No już może nie tak niedługo, ale już trzeci rok zdaje się. Trzeci rok. Oczywiście także... każdego miesiąca jest silna batalia. Teraz jesteśmy troszeczkę za średnimi, czyli mniej jest osób, które nas wspiera, jeśli porównać miesiąc w miesiąc. Zdaje się, że kilka dni temu to było tam około 80 osób. Dzisiaj, no nie wiem, bo nie mam od Michała danych, jak to jest w porównaniu z poprzednimi miesiącami, ale zapewne jest jeszcze gorzej. Stąd, no, szykuje się ciekawa końcówka, ale prosimy was, żebyście o nas pamiętali. Wiemy, że co jest, będzie coraz ciężej, bo rządzą nami katolicy komuniści, czy socjaliści. Nie, ale Nowy Ład idzie, to jak ma być coraz ciężej? Lepiej będzie. No weź. 12 tysięcy na każde, na dziecko, ja ci, drugie, trzecie, ja ci powiem, tam. Jak oni tu, zobaczcie, rozkręcają taką nienawiść do tej klasy średniej, czy do ludzi troszeczkę więcej ponad średnią zarabiających. Zobaczcie, ile zarobił towarzysz premier, bo chciałeś mi jego pokolenie, żebym też omówił, bo mówiliśmy o tych wychowanych w katolickim kościele i w partii komunistycznej za Gomułki i Gierka. No a teraz weźmy takich troszkę młodszych jak ten. Ci ludzie tak naprawdę uważają, że należą do wyższej kasty. Zwykle mieli jakichś komuchów albo prominentnych ludzi zaangażowanych w jakieś duże pieniądze w Polsce właśnie w czasach Okrągłego Stołu. I to jest już ta bananowa młodzież. Oni gardzą zwykłymi ludźmi. Premier Morawiecki bardzo jasno to powiedział, że Polacy mają zapierniczać za miskę ryżu. Jedni będą doły kopać, a drudzy zasypywać. I mają ograniczyć swoje oczekiwania. Te 70 metrów to jest właśnie ograniczenie. Jedno z ograniczeń aspiracji Polaków. A z 70 zobaczycie, że zrobi się chińskie 50. To jest ideał właśnie pokolenia kacyków Morawieckiego, którzy gardzą zwykłymi ludźmi, którzy nie chcą dla was wolności, a dla siebie chcą wolności i pieniędzy. I to dużych. Morawiecki na służbie w Unii Europejskiej i w banku, który mu załatwiła Angela Merkel, zarobił, zdaje się, 30 milionów? Jakoś tak. A jeszcze do tego dochodzą cudowne inwestycje. Chyba jego żony? Nie, on przepisał na żonę. Przepisał na żonę. To są jego cudowne inwestycje. Jako młody student 700 tysięcy ze skarpety sobie wyjął i kupił od biskupa ziemię, którą komunistyczne państwo dało kościołowi, a ubecy mniej więcej nadzorowali, komu trzeba sprzedać. No to młody student akurat dziwnym trafem się obudził. O, telefon od proboszcza. Słuchaj, student, może byś kupił działkę? Dostałem taką fajniuśką. Masz 700 tysięcy? No mam, patrz pod łóżko, patrzy w skarpecie, leży, mam 700. Rozbił skarbonkę. Skarbonka, już do księdza proboszcza i ma działeczkę. No, akurat w dobrym terenie. No, ta działeczka później... Kilkadziesiąt, Gazeta Wyborcza pisała, że 100 razy więcej była już warta po iluś tam latach. No to było sprostowanie, że nie 100, tylko 70 razy
Noż to rzeczywiście, czyli 700 tysięcy razy tam 70, to już, normalnie głowa puchnie normalnie. Ale nie żeby on, nie on na żonę przypisał. On jest biedny jak mysz Kaczyńskiego normalnie na Żoliborzu. No to macie skumbrię w tomacie, wyżryjcie skumbrię w tomacie, a oni kawior zapijając szampańsko je. Patrzcie, miało się wiele zmienić, a nic się nie zmieniło w tej Polsce katolicko-socjalistyczno-komunistycznej. Z ogłoszeń raper Mara. Marek Chłatki dołączył do akcji Support Pastor Chojecki. Dziękujemy za wsparcie. Warto podawać dalej krótkie spoty o wolności słowa. W produkcji naszej telewizji znajdziecie je na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych. Szczegóły akcji Support Pastor Chojecki znajdziecie na stronie idźpodprąd.pl. Z ramówki na dziś o 18. Pozwól, że tylko naprawdę wyrażę podziękowanie dla każdego, kto gdzieś tam na Twitterze, gdzieś zdjęcie na Facebooku, gdzieś komentarz da na YouTubie, a teraz szczególnie raperom, bo wiem też, że inni raperzy, zresztą tu Mara też apeluje do innych raperów, że inni się też zbierają. Przecież rap to jest właśnie język, który trafia pod strzechy, do prostych, szczególnie młodych ludzi. Nie wyszukane jakieś terminy i sofistyczna mowa uniwersytetów, tylko język ulicy. Dlatego oni słuchają właśnie pastora Chojeckiego. No i dzięki za wsparcie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Na naszym kanale bardzo dużo programów z raperami, także każdy, kto lubi ten gatunek muzyki, znajdzie coś dla siebie. Ramówka na dzisiaj o 18:00, Idź pod prąd, Którędy do nieba, o 19:00 serwis informacyjny. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, ostatnia linia obrony wspólnoty w czasie końca, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1983 roku. A na koniec przypomnimy, odnośnie dzisiaj rozmawiamy o socjalizmie, przypomnimy Państwu krótki filmik Sprager University, który mieliśmy przyjemność przetłumaczyć, podłożyć polskiego lektora. Czy Jezus był socjalistą? No bo tutaj nawet premier Morawiecki tak się odwoływał, że to ta miłość bliźniego powoduje pojęcia zielonego on o chrześcijaństwie nie ma. O socjalizmie to ma, szczególnie o byciu nadzorcą socjalistycznego społeczeństwa. To ma pojęcie. Kiedyś taki artykuł też napisałem w miesięczniku Idź pod prąd, czy chrześcijanin może być socjalistą. To dużo dawniej niż Preger o tym nagrał ten filmik, także można też sobie tam przeczytać kilka cytatów biblijnych, które no, być może otworzą wasze oczy na to, co chrześcijaństwo naprawdę ma do powiedzenia w sprawach gospodarczych, w sprawach biznesów, w sprawach gospodarki. Ale ja jeszcze na koniec chciałbym utwór muzyczny o krowach. Możemy to jeszcze dołączyć? Tak. To już będzie dłuższy kawałek, także na koniec jeszcze o katokomunie. Rafał to tam Vázquez, Wasiluk, katokomuna katolicki, jak to ten tytuł, krowy budżetowe, resortowe, to już za chwilę, także za chwilę będzie się jeszcze działo w naszym programie. My się już z Państwem żegnamy. Dziękuję Tobie za dzisiejszy komentarz. Do zobaczenia. Dziękuję. Sami jest kraina, gdzie opowieść się zaczyna. Na biało-czerwonej łące krowy święte, zwykłe od paszy odsunięte. Święte krowy bogobojne i dostojne, okłamują krowy dojne. By je doić mają możliwości wiele, kłamstwem karmią co niedzielę. Święte krowy resortowo wychowane, do koryta przyspawane. Swoje dostać muszą, na to nie ma rady, kto poradzi na układy. Krowy omamiają z każdej strony, w TV, w prasie i zambony. Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę, jak tu doić dojną krowę? Jak tu zrobić, by nie podnosiła głowy? Nowy fortel jest gotowy. Stwórz komiczny sknot, co straszy lektoraty i zastępcze masz tematy. Doją, doją na skalone krowy w niebo zięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte.
miej równo. Lansuj chłam, celebryckie gówno. Kto chce mówić prawdę, musi zebrać baty. Przekaz ma być durnowaty. Wtedy brachu wreszcie taka zwykła krowa. Na dojenie jest gotowa. Zróbmy gila, będą nasze już na lata. Sianko, kapucha i sałata. Gdy się domagają prawdy ujawnienia. Święta świętej, śle zlecenia. Jeden telefonik, sprawa załatwiona. Teczka będzie zagubiona. Ale wy nam za to zmówcie grube ryby. Niech nasz wyrok jest na niby. Niech emerytury naszych nie ruszają. Sługą Bożym nazywają. Doją, doją nas kamony. Krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte. Rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę. Dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte. Rozpasane, uśmiechnięte. Tylko żadne newsy niech się nie ukażą, bo wieżowce nam się marzą. Lub na hotel te miliony dziś się wyda. Niech się działka od was przyda. Żyją sobie w tym układzie święte krowy. Klerykalno-resortowym. Symbiotyczny walc, reszcie narzucanie. Tańczcie nam chocholi taniec. To nie cieszy dojnej krowy, bo niestety spłacać musi te balety. Ledwo dyszy się już nie ma w kość dostanie. Przez ich pasożytowanie. To choroba organizmu, nie symbioza. Jak gangrena lub skolioza. Kto to ujrzy detektywi okuliści? Nikt, to mowa nienawiści. Doją, doją nas kamony. Krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte. Rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę. Dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte. Rozpasane, uśmiechnięte. Apostoł Piotr ostrzegał, że czym bliżej jako Kościół będziemy końcowi naszej drogi, czym bliżej będziemy spotkania z Chrystusem, czyli czym bliżej będzie końca tego świata, jaki znamy, to wspólnota braterska, wspólnota w Kościele będzie coraz bardziej zagrożona. Z jednej strony będą to zagrożenia intelektualne, jakieś fałszywe nauki, jakieś zwodzenie, jakieś ataki przeciwko rozumowi, a w kierunku kierowania się uczuciom i tak dalej. Z drugiej strony będą konflikty w kościołach, które będą rodzić wiele grzechu, czyli patrząc już indywidualnie, będziesz się czuł niekiedy nierozumiany, będziesz się czuł atakowany, będziesz podlegał temu, że ktoś na ciebie będzie krzywo patrzył i wtedy będziesz kuszony, żeby opuścić wspólnotę Kościoła. Apostoł Piotr to przewidział i zobaczcie, jakie przedstawia remedium. To jest pierwszy list Piotra, 4, wersety 7 i 8. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. No stąd mówię właśnie, że to jest, czym bliżej końca, tym te efekty będą większe. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi. Czyli zobaczcie, Kościół będzie szedł w kierunku nieroztropności, głupoty, nietrzeźwości, abyście mogli się modlić. Czyli to jest pierwsza tutaj, pierwszy filar utrzymania. Rozsądek? Po to, żeby się móc szczerze modlić do Boga. Ale zaraz jest ostatnia linia. Nade wszystko! Czyli jeszcze poza tym, nade wszystko. Ostatnia linia. Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. W czasach końca różne spory, konflikty będą targały Kościołem. Będą się zdarzały grzechy. Będziesz chciał odejść, będziesz miał dość, ale masz w sobie miłość od Boga, która może to wszystko zakryć. I możemy razem dopłynąć do portu. Osiemnastego maja 1944 roku, po 7 dniach walk, żołnierze 2 Korpusu Polskiego zajęli ruiny klasztoru na Monte Cassino.
Była to kluczowa pozycja niemieckiej linii Gustawa, która od stycznia powstrzymywała pochód wojsk alianckich na północ. W walkach na tej linii zginęło bądź zostało rannych po obu stronach około 200 tysięcy żołnierzy. Przed szturmem drugiego korpusu na Monte Cassino miały miejsce jeszcze trzy szturmy. Pierwszy w styczniu, drugi w lutym, trzeci w marcu. Niemcy odparli je, zadając atakującym wojskom amerykańskim, brytyjskim i francuskim ogromne straty. Bitwa o Monte Cassino jest uważana za najbardziej zaciekłą bitwę aliantów zachodnich z Wehrmachtem w czasie II wojny światowej. Drugi korpus stracił w walkach o Monte Cassino 923 zabitych, 2931 rannych i 345 zaginionych. Generał Anders przyjął propozycję generała Lis ataku na Monte Cassino, nie pytając o zgodę naczelnego wodza generała Sosnkowskiego, który uważał, że jest to niepotrzebne tracenie ludzi. Anders najwidoczniej uważał, że po zdobyciu Monte Cassino sowiecka propaganda nie będzie mogła twierdzić, że Polacy nie wzięli udziału w bitwie pod Stalingradem i ewakuowali się do Iranu, bo bali się walczyć z Niemcami. Sukces drugiego korpusu nie został właściwie wykorzystany, ponieważ Amerykanie ruszyli na Rzym zamiast okrążyć cofające się wojska niemieckie. Po bitwie dowódca brytyjskiej 15. Grupy Armii, marszałek Harold Alexander, skierował do drugiego korpusu słowa: jeżeli dano by mi do wyboru między którymikolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków. Czy Jezus był socjalistą? Cóż, jeśli socjalizm byłby tylko życzliwością wobec innych ludzi, to można by pomyśleć, że odpowiedź brzmi tak. Ale przecież można być życzliwym i jednocześnie być kapitalistą. John Rockefeller rozdał prawdopodobnie więcej pieniędzy niż ktokolwiek w historii, a niewątpliwie był kapitalistą. Bill Gates i Warren Buffett też wydali miliony. Więc aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy zdefiniować socjalizm. Socjalizm jest to skupienie władzy w rękach elit rządzących dla osiągnięcia następujących celów: gospodarka centralnie planowana i radykalna redystrybucja dóbr. Jezus nigdy do tego nie nawoływał. Nigdzie w Nowym Testamencie nie zwracał się do rządu o ukaranie bogatych albo o to, by pieniędzmi z podatków pomagać biednym. Nie promował także pomysłu, by firmy były własnością państwa, albo by gospodarka była centralnie planowana. W 12 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus rozmawia z człowiekiem, który chce, by Jezus zarządzał czymś majątkiem. Nauczycielu, powiedział ten człowiek, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Jezus odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Po czym karci tego człowieka za zazdrość wobec brata. Weźmy przypowieść Jezusa o talentach. Talenty były formą pieniędzy za czasów Jezusa. Pewien człowiek przekazał swój majątek trzem pracownikom. Dwaj, którzy zainwestowali te pieniądze z zyskiem, zostali pochwaleni, a ten, który zakopał pieniądze, by nic nie stracić, został zganiony. To wygląda raczej na poparcie kapitalizmu, a nie socjalizmu, prawda? Tak, Jezus mówił o tym, że bogaczowi trudno jest wejść do nieba, ale nie dlatego, że posiadanie pieniędzy jest złe. To nie same pieniądze, ale miłość do pieniędzy, jak mówi Nowy Testament, prowadzi nas do zła. Jezus ostrzegał nas, byśmy nie stawiali zdobywania pieniędzy i dóbr materialnych ponad nasze duchowe i moralne życie. Czy Jezus promował model socjalistyczny, kiedy wypędził handlarzy ze świątyni w Jerozolimie? Odpowiedź znów brzmi nie. Zwróćcie uwagę na miejsce, gdzie to się wydarzyło. Było to najświętsze miejsce, dom Boży. Jezus nie był zły dlatego, że kupowali i sprzedawali. Był zły, bo to działo się w domu modlitwy. Nigdy nie wypędził handlarzy z targu czy z banku. Jezus zachęca nas do szczodrości serca, do okazywania życzliwości, do pomocy wdowom i sierotom, ale zaznacza jednocześnie, że to nasza odpowiedzialność, nie rządu. Pomyślcie o historii Jezusa o dobrym Samarytaninie. Podróżny spotyka przy drodze mężczyznę, który został pobity, okradziony i pozostawiony półżywy. Co zrobił ten podróżny, dobry Samarytanin?
od razu pomaga nieszczęśnikowi, wykorzystując to, co sam ma. Zadaj sobie pytanie, czy Jezus wolałby, żebyś, aby komuś pomóc, przeznaczył z własnej woli swoje pieniądze na przykład na armię zbawienia, czy żeby politycy nałożyli podatek, który sfinansuje socjalną biurokrację. Postępowcy lubią powoływać się na słowa Jezusa, oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. Ale to nie ma nic wspólnego z wysokimi podatkami i redystrybucją dóbr. To był wstęp do idei rozdziału Kościoła i państwa. Z pewnością nie jest to to samo, co mówienie, że należy oddać cesarzowi wszystko, czego on chce, niezależnie od tego, jak wiele żąda i jak chce to wykorzystać. Dlatego nie ma żadnych dowodów na to, że Jezus był socjalistą. Są za to dowody na to, że popierał wolny rynek. Oprócz przypowieści o talentach, Jezus przedstawia także przypowieść o robotnikach w winnicy. W tej przypowieści gospodarz winnicy zatrudnia robotników do zbierania winogron. Pod koniec dnia zauważa, że potrzebuje więcej robotników, by można było dokończyć pracę. Zgadza się zapłacić im całą dniówkę za jedną godzinę pracy. Kiedy jeden z robotników, który przepracował cały dzień, sprzeciwia się temu, gospodarz mówi mu: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? To jest świadectwo zasad popytu i podaży, własności prywatnej i umów dobrowolnych, a nie socjalizmu. Jezus nigdy nie popierał przymusowej redystrybucji dóbr. To idea, która bierze się z zazdrości, którą potępiają Jezus i dziesiąte przykazanie. Co najważniejsze, Jezus chciał pomagać tym, którym się nie powiodło. Nigdy nie pozwoliłby na nic, co przeszkadzałoby w budowaniu majątku. A jedyną rzeczą, jaka zawsze budowała majątek i wyciągała tłumy ludzi z biedy, jest wolnorynkowy kapitalizm. Przeczytaj Nowy Testament. Prosty przekaz tego tekstu jest zaznaczony jasno i wyraźnie. Jezus nie był socjalistą. Nie mógł być. Kochał ludzi, a nie państwo. Nazywam się Lawrence Reed. Jestem dyrektorem Foundation for Economic Education. Mówię dla Prager University. Aby dowiedzieć się więcej o Foundation for Economic Education, wejdź na fee.org. Aby pomóc Prager University publikować darmowe materiały, rozważ dokonanie odliczanej od podatku darowizny.